Was z tej strony Super Mafia Ursus. Hello wszystkim. Bodzio tam spawa. A zobaczcie tutaj. Daszek do 328. Bodzio, weź nie spawa już. Koniec spawania. Hello. Bo ja tu jestem. Wolna sobota. Wolna sobota. Ty byś chciał. Zobaczcie. Tu od Daszku spawa. Od szyby. No, ale to jest wszystko do Daszku, do szyby, bo to tak razem, nie? Bodzio, ty jesteś normalnie niemożliwy. Co ja powiem, to jest wszystko źle. No, przyniosłam Bodziowi, przed chwilą wypił, soczek. Z czego? Ze świętojanku. No. Czerwony. Tak. Więcej nic nie mówię, jak ktoś wie, to będzie wiedział. No. Zobaczymy, czy w Polsce jeszcze się używa gdzieś indziej tą I ja nazwę. Dlatego, Bodzio, chciałam właśnie, żebyś ci to powiedział, z czego. Aha. No. Ja to tak myślałem, że powiem. No właśnie. Tu mam do kabla, bo będzie wycieraczka, nie? Do spawane. Aha. To ty tutaj masz no cały. Muszę tak, no i wtedy oszlifować i drugą stronę, to jest więcej widać. Ty jak się już wziąłeś, no troszkę jest, ale to jeszcze, ale to się da. Ale to całe, to nie ma widać tego. No to widzisz. Tą gumą, nie? Ta górna jest okej. Najgorzej no. Tu te drogi i tu ten dół, nie? Widzę to później ty to byś szlifował, nie? Te druciki, to wszystko. Bo tam otwór ktoś miał wywiercony, pewnie chciał sobie wycieraczkę zrobić, a przez szybę nie da rady. Mhm. Zrobione tam, z przodu. Muszę przejść. Wywiercone i jeszcze wspornik taki, żeby tam nie pękało, nie? Masz ta blaszka, co tu jest, tak? Na dole. No. Na dole. Na dole. A ta druga jest do czego innego, ale to później będzie. Tu na dole, Bodzio. Tu. No, z tym otworem. No, jest taki otwór tam. No. I tam jeszcze składałem wspornik taki, żeby nie pękła ta rurka, bo to jest bucalowe, nie? To jeszcze, a tutaj też jest od tego wszystkiego, nie? To wszystko do piaskowania. Aha. Pójdzie ta kabina i Mariusza i... I to. I to wszystko Mariusza pójdzie. Oprócz błotników, nie? Ale kabina już jest wyspawana, to już było, nie? Wczoraj nie nagrywałam, bo też nie ten, bo to wczoraj jak się... trochę popadało minimalnie. Jak się spawa, to nie nagrywam, no nie. Bo się boję o... Tutaj o... Zapalenie oczu. O kamerkę. Ale chcę wam coś pokazać. Co? Chodź, Bodzio. Ja ci pokażę, co żeś wczoraj robił. Co? Ty nawet nie wiesz. Ja ci muszę pokazać. Zobaczcie, widzowie, co Bodzio wczoraj zrobił. Nie mam ani zdjęcia. Ale robiłam co innego i później nawet zapomniałam. Zobaczcie, co sobie wczoraj... Tego, co miałem, tylko ten profil kupiłem, nie? Co sobie wczoraj Bodzio pospawał? Jedno jest taki profil, drugie jest rurka. Mam na trzech nogach specjalnie. No. Żeby? No się nie obalało. Żeby się nie bujało. Obalić się może, jak poskrawisz na skraju. No tak. Ale ja tu drabinę metalową stawiam. Mhm. I... To ci będzie służyło do malowania, nie? I do malowania i na tym drabina będzie. No. A teraz może zatrzymać, przyniosę, jakie mnie się skończyły. O, zobaczcie. To już jest na wykończeniu. Ja... Zobaczcie, jak jakieś koziołki na takich koziołkach? Te mają 45 lat gdzieś tam. No. No. To było i do stołu, nie? No, ale... Robiony nawet takie wtedy taki blat był, że można nie, było stół mieć. Mieli rodzice libacje, my nie mieliśmy, to służyło do malowania. Nie? No, później Bodzio to przejął i do... tą drabinę się to widzieliście, nie? No, raz to... Tam nie piszcie, że to jest słabe czasami, bo to wytrzymało komplet obciążników od 28 też. Komplet. No, ale teraz już zobaczcie, a teraz próchnik. Jest tamto, nie? Próchnik już się robi. I mówię, czasem mnie to spadnie i będę miał radość wtedy, jak takie mokre wyspadnie. No. Masakra. I także to już pójdzie. Nie, to już teraz. Na emeryturę. Jo. Dwa takie wysłużyło. Było więcej. Były wtedy takie małe jeszcze, no. Nie? To wtedy na ławki do siedzenia? No, i dechy grube, takie bale. No. I u nas się mówi bale na takie grubsze dechy. I ten, i...
Ten drugi jeszcze w gorszym stanie jest, nie? Też już były gwoździe linione, a to i tak nic nie dało, nie? Nie, bo to już jest, co próchnik, to próchnik. No i przywiozłem kawałek profila, 50 parę złotych, szóstka na... I zrobiłeś cudo. Ja. O. I co? Mam trochę niższe, żeby tak wysoko, nie? Bo to starczy mi. Mhm. No tak, ale tam to było wyższe. Minimalnie tyle gdzieś, tak, nie? Nie tyle. I co? Idź przynieś. Więcej. Idź przynieś. Więcej. No. Więcej, a nie tyle. To było za wysoko. To było za wysoko, ja. Postaw tutaj i byś... Malowania mnie przeszkadzało trochę. Zobacz. Postaw. No dużo, żebym się nie pomylił. No, trochę za mało. Tyle. A hotelu pokazywałem tyle, już no, no, no. Tyle nie pokazywałem, tyle gdzieś tak pokazywałem, no to się pomyliłem o 2 centymetry. No, no jo, i 2 milimetry będę wtedy tam, też. Tam coś malował podkładem, to czy to, 60, czy co, to też prysnę, nie? Pryśniesz. No. A jak nie, no to samo się opryska. Tak, przy malowaniu. No. Bo to się opryska, to tam nie ma nawet co tego. Czy jak będziesz malował, to będziesz malował. To wczoraj robiłem. A więc widzicie, takie, a takie. Demontowałem te błotniki. A ciężki jest? Ja. Nie jest aż takie ciężkie. Ale jest stabilniejsze. Zobacz, porównajmy, weź co złap. No ja już nie będę łapać, jest stabilniejsze. No, ale tu sobie złap i powiesz, jaka jest różnica. No. Musisz środkiem łapać. No tu wiesz, no tu co? No, no tutaj już, co mam, jedną ręką to tak też jest. No jak? Tyle samo. No chyba tyle samo, no to nie, trochę więcej. Więcej. Nie, żelazo większe, co ty. Ale... To jest wszystko puste w środku, nie? Się zdaje, że super zrobiłeś na tych trzech nogach, bo to jest no coś fajnego. Jak nie postawisz na rogu, to ci nic nie spadnie. Nie, no centralnie to trzeba postawić, nie? No tak, no to... wiadomo. O. No. A jak tu już to będzie na przykład... No tu jeszcze by może się nie walnęło, nie? Ale jakby tu to... No ale słuchaj, ale nie postawisz na to, zobacz. Ale będzie chibotać na czterech nogach. Na to? To byś postawił i by ci spadł. Ale mówię na czterech nogach, bo to przeważnie obciążnik na podwórku jadę. To zawsze jest nierówno. W garażu jest nierówno, tutaj już są nowotwory, bo też to posadzka ma 40 lat za rok. I... To też były wiadomo jakie posadzki kiedyś, nie? I tak sobie zrobiłem, zaślepiłem, żeby nie gniło, żeby... No. Żeby nie ten i... Superowy, żeby nie ten i żeby nie tamten. I żeby nie tamten. Trochę wczoraj popadały, już błotniki złapały, nie? No już złapały. Nie masz pomalowane i się dziwujesz. Ale to tylko po tej mrzawce, później taka pompka lekka przyszła, no to... To już były zdjęte, nie? No. Otworyć. Ale wilgoć już szło. No, to wilgoci ale tylko troszkę potrzeba. To będzie, to nie będzie piaskowane. No. To wystarczy trochę wilgoci na takie coś świeże. To już idzie. Chowasz, zakręcasz, to znaczy, że masz pospawane chyba. A, widzicie, tak. No. Ma. Spawał. I już ma coś więcej zrobione. O. Tak to wygląda, zobaczcie. Tu bodzie kładzie. To kable już tak wyprofilowane częściowo, nie? Tylko że się dobrze. No. Tu było. Super, nic teraz wygląda jakby temu nic nie było. A jak była guma, to nic nie było. No tak, bo guma wszystko zasłaniała. No. To. Tak do piaskowania, nie będę tego wiecznie chował. No. Tego dach będzie. O. O.
Tylko musisz... O, o, właśnie, tak, tak. O. Tak, będzie ok. W ten sposób. Muszę to uwiecznić tak. Troszkę bliżej podejść. O. Tu, Bodzio, ci chodziło o tą dziurkę, że będzie ten otworek tutaj, tak. Że będzie do tego, do wycieraczek. No. A tu będzie druga, nie? No, a tu jest druga. Będą dwie wycieraczki. No. No tak. To Bodzio już ma coś zrobione. Zawsze coś więcej. No i ma i się cieszy pewno, co? Guma do śmietnika. To jest nowa. Ciekawe, czy nowa tyle wytrzyma, co to stare. No właśnie. O, taki dach. Widzieliście? Jeszcze nikt takiego nie miał. Widzieliście mnie w składowisko złomu, to nie. No. I o. Zostało to, co zostało od spawania. Będzie koszulka na szmaty. Się wybierze i będzie na szmaty jak znalazł. Na razie nie, to jest krzyk mody, no co? No tak. Kupował może. A teraz słuchaj. W sklepie, a to już jest gotowe. To już masz swój taki image. No. Po co masz płacić dużo pieniądze, jak możesz sam sobie to zrobić. Tak. Jakby ktoś chciał, jesteś... to mogę tutaj naprodukować. Twórcą. Nie podarte, a mogą być wypalone na przykład. No właśnie. Ja tu przyjechałem, a tu Bodzio się pali. Zobacz. Samo zapądało. Zależy jak... A możesz nawet wyciąć nożyczkami też. I za gruby hajs sprzedawać. No, albo przecinarką, tą kucierką kątową. Już. A zależy kto co będzie, jaką koszulkę chciał. Co kto woli? Dla każdego coś gustownego. No właśnie. Bodzio, ty masz pomysł na biznes. No tak. Tylko żeby mnie podatkami nie zjadli, nie? No. O, Su się obalił. Koniec. Trzeba kończyć ten filmik. Jak już stoły spadają, to już. Bye bye, nara. Gdzie? Trzymajcie pa. Się zdrowo i młodo. No. I tam piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli koszulki. No. To Bodzio będzie produkcję otwierał. Ten. Wszystkie informacje w opisie filmu, także kontakty. No. Jak chcecie się skontaktować i mieć zrobione, to dopóki nie są żniwa. Nie? Jo, bo jeszcze. Chyba, że wypadało, no to można jeszcze przez kombajn przepuścić. To jest całkiem co innego. O, to jeszcze właśnie widzicie? To jest też jeszcze coś. No, tak więc trzymajcie się i tam piszcie, co chcecie, nie? No. Pa, pa. Na razie. I łapka w górę i subika dajcie za to Bodziowi. Ci, którzy jeszcze nie dali, oczywiście. Pa, pa. Bye, bye.